ekipy. A normalne, standardowe gry to są rankedy 5 na 5. Także zagramy sobie oczywiście rankeda. Ja mam jakby trzeci tier, trzecią rangę na ten moment. Już jakby 3 razy mi się ranga zmieniła. Także no coś tam pograłem, nie wiem, z 15 rankedów zagrałem może. Ja chcę tego żółtego. O, widzę, że o, jest dostępny, dobra, to bierzemy go. Pójdziemy sobie do dżungli. Tutaj bardzo fajnie mi się dżunglą gra. No, 2 itemy supportowe mam, które coś tam mi dają, widzicie, dają mi supportowe itemy bonusy. Trzeci jakby slot odblokuje na 10 poziomie. Potem możemy jeden support item wybrać, coś a la, nie wiem, w LoLu heal, flash i tak dalej. Nasze skille i powiedzmy, gdzie chcemy iść, zaznaczamy jakby, nie, dla naszych teammate'ów zaznaczamy, w jakie miejsce chcemy iść. Ja zaznaczyłem jakby centralną ścieżkę, czyli to jest tak jakby dżungla, powiedzmy w porównaniu do słownictwa lolowego. Niestety tutaj, przynajmniej na tych rangach i tak dalej, pewnie na wysokich rangach już ludzie grają, którzy ogarniają, co to jest w ogóle MOBA i o co chodzi w takich grach. Ale tutaj często grają, no, jako że to są Pokémony, to pewnie dużo dzieci gra, dużo osób, które nigdy nie miały styczności z MOBą, z takim typem gry. Więc często, gęsto, wiecie, to jest po prostu miszmasz, zadyma. Ja tam mogę sobie zaznaczyć, że ja idę na topa, czy ja idę do dżungli, ale tak naprawdę skończy się tak, że gościu też idzie do dżungli i mi wszystko zabierze, nie? No, na start po prawej stronie widzieliście, były skille do wyboru. Ja sobie wybrałem jednego z nich. Ultimate'a się odblokuje... Tam 18% po lewej stronie mam Ultimate'a. Ultimate'a się odblokuje, nie wiem, na 10 poziomie jest chyba Ultimate czy coś. Teraz dostałem drugiego skilla, po prawej macie skille. Mam Agility, na razie go nie używam, bo to jest tylko po prostu taki rush, powiedzmy. Teraz to, co robię, to jest dżungla, czyli po prostu, wiecie, z LoL'a rozwalam różne mobki, nie? Boom. Dzięki za followa, dzięki wielkie, thank you. Ultimate jest na 10 poziomie, no, no to super. O, tutaj widzę, że zadymka ze Snorlaxikiem jest jakaś. Moja ekipa sobie nie radzi. To może im pomożemy. Ale halo, moglibyście mi pomóc. Dobra, widzę, że no nieciekawą mam ekipę, tutaj zbytnio mi nie pomogą chyba. Trzeba spierdzielać. Bo moja ekipa nie strzeiła, żeby mi pomóc. Jakim ganka robiłem. Nice, spadł, dobra. Ogólnie chodzi o to, żeby obiektywy jakby za kile mobków, czy za kile z ludzi, zdobywa się pokebole. I pokebole później wrzucamy jakby do kosza, coś takiego. I to są wtedy obiektywy. Zaraz wam pokażę. Aktualnie mam 20 pokeboli, widzicie? Zabijemy Snorlaxa. Mam 21, coś tam wyleciało. I tutaj rozwalamy, powiedzmy, jakby Tureta, coś w tym stylu. I jak zniszczymy Tureta, macie tutaj 26, jeszcze trzeba z 80, to on znika i lecimy do następnego. To można powiedzieć, że to są właśnie takie ala właśnie Turety z LoL'a. Oj, ten Snorlaxik to tutaj się mocno rzuca nam. Wow. Nice, dobra, przeżyłem. Ło, było blisko. Pikachu tu mnie skowerował. Dobra, już idę z tego bota. Idziemy sobie dalej w dżunglę. Podają te buffy? Które buffy? Fumikage. Dobra, spróbujemy coś tam na topie zadziałać. Mapę też można ruszać jakby, jak widzicie. Powiedzmy kamerę. Uuu, ale mnie skasowali. Pikachu strasznie duży damage robi. Ale i tak, patrzcie, po statystykach mam 7 level, no wszyscy mamy 7. 5 asyst mam, 1 killa i 5 asyst. Okej, okay, o, widzicie, tu jest wybór skilli na tym momencie. Biorę discharge, bo to jest jakby, mam wrażenie, lepszy skill do
Tak wygląda ten skill, Discharge. Mam wrażenie, że on jest do dżunglowania lepszy. Co dają te buffy z Ladicolo, Bufalanta i tak dalej? Z tego, co teraz pokonałem Pokemona, tego wielkiego, to nie ma buffów. Buffy są tylko... Nie pamiętam nazw tych Pokemonów. U góry jest jeden Pokemon i na dole jest jeden Pokemon, który jakiegoś buffa daje, z tego co pamiętam. Zresztą wszystko masz w tutorialu. Możliwe, że ten Bufalant też dawał buffa. Wszystko masz w tutorialu, wiesz, ja nie pamiętam. Jeden daje armor, jeden daje speed, jeden daje chyba atak i tak dalej. Tu jest taki, o, zaraz wam pokażę. Tu jest taki Pokemon, który daje dużego buffa, o. Dreadnought. On daje buffa konkretnego, on chyba armor daje, czy coś takiego. Na jakiś czas daje większy armor, no. O, trzeba im pomóc. Ta. Dobra. Pomogłem, dobiję, a, się uleczył, dobra, to trzeba go rozwalić. On daje dużego buffa, plus daje 20 aż tych pokeboli, jak widzicie, nad głową ma 20 pokeboli. Tak, prawo, dół mam swoje buffy, ja wiem, ale to rysunek mi nic nie mówi, nie? No i gitara. O, o, tam Bulba. I Wizaur sobie lata. Dobra, skasowany. Tego mobka zabiorę. Pokebola mam na maksa na ten moment. 40 pokebali. Później chyba można mieć 50 maksymalnie. A teraz mam 40, także lecimy je oddać. Kurde, cofnąłem się. Fuck, nie w tą stronę. Lecimy je oddać. No, to zaraz już kolejną miejscówkę jakby zniszczymy. Idę pomóc na górę, bo tam widzę, że sobie średnio radzą. O, czy tu ktoś biegał? Tak, no oj, oj, oj. Halo, ekipa pomocy. Jest tam moja ekipa? Jest, dobra. Dobra, ultimate odpalony. Przeżyłem na szczęście. Ultimate mega buffy daje przy tej postaci, powiedzmy. O nie! Dobra, uciekamy. Fuck, nie w tą stronę mi postać poleciała. Czasami tego jeszcze nie ogarniam i postać mi nie w tą stronę leci. O, znowu mamy ulepszenie jakby spela mojego. Dobra, kawałek się cofnę, żeby się uleczyć. Buffy mam w prawym dolnym rogu, tak jest, ale jeszcze buffy, jak naciśniesz prawą gałkę, to widać opis tych buffów, co te buffy, które zdobyłeś, dają. Także mogę sobie przeczytać, jakie mam aktualnie buffy i co one mi dają. Zresztą wszystko jest w tutorialu, tak naprawdę. Kurde, znowu pomyliłem. Że on za drugim razem daszuje w to samo miejsce, w które już daszowałem. W tutorialu są te fajne... fajnie właśnie to opisują. I pokazują, że... Ten przedmiot daje to, tu możesz zrobić tak, ten Pokemon daje to i tak dalej. Mamy wielką przewagę, okej. W ogóle najśmieszniejsze dla mnie aktualnie jest to, że tak naprawdę do końca meczu chyba nie da się sprawdzić w sumie, jaka jest ta, jaka jest nasza dokładna przewaga. Elo. Rozwaleni. Znowu boom. O, mam 50 tych. 50 mam pokeboli, to znowu trzeba je oddać. Bo już więcej unieść nie mogę. A nie przechodziłeś tutoriala, okej. No, a by the way, ta gierka też będzie na... Co jest, nie mogę oddać? Mogę. No, chujara wskoczył na mnie i nie zdążyłem oddać pokeboli, widzicie? Mój team mnie nie skowerował, nie mogłem oddać pokebali i przez deda straciłem 30 z 50. Bo na mapie, na minimapie, możecie sobie zobaczyć, fioletowe jakby te kulki, kółka fioletowe, to są te nasze, powiedzmy, kosze, turety czy coś. I mamy na razie wszystkie, jak się nie mylę, albo jednego nam zniszczyli, a im zostały tylko dwa. My mamy cztery, im zostały dwa pomarańczowe. Więc my mamy o wiele większą jakby przewagę, nie?
O, ale skasowany. Jezu, jak szybko. Ale go skasowałem. A tam ucieka skubaniec. Wiecie, co jest tutaj najlepsze w tej gierce? Że tutaj mecze trwają po 10 minut. A nie tak jak w LoLu po 40. To jest najlepsze, że tutaj jakby nie gra się dokładnie o konkretny wynik. Tylko gramy przez jakiś czas. I kto ma więcej później, powiedzmy, tych turetów rozwalonych, zdobytych punktów i tak dalej, to wygrywa. A w LoLu, wiecie, może trwać mecz 15 minut, jak ktoś się podda. A może trwać mecz godzinę, nie? To jest coś a la Smok. Zapdos to jest coś a la Smok. A la, w sumie nawet a la Baron, bym powiedział. A la Baron w LoLu. Także Zapdos to jest coś w stylu Barona. Daje bardzo dużo pokeboli, które możemy oddać właśnie. Jak widzicie, znowu mam 50. Eloszka Tibia, dzięki wielkie za follow. Dzięki, thank you. Spróbujemy tutaj oddać dużo punkciorów. Bang, proszę bardzo. Przeżyję czy nie? Zginę? Przeżyłem, wszystkich rozwaliłem. Teraz 16 poziom, a już koniec gry będzie. Zobaczmy na staty. 12 killi, mam 7 asyst. Także o, teraz widzicie oddane te pokebole jakby. Prawie 700 oddaliśmy, a oni tylko 136. I ten właśnie wynik się najbardziej liczy. Czy da radę to na PC? Nie, to jest tylko na Nintendo Switch, a za jakiś miesiąc będzie też na telefony. O, najlepszy, widzicie, byłem. Miałem najwięcej killi z całej gry i najwięcej oddałem pokeboli z całej gry. 173 pokebole oddałem i 12 killi i 7 asyst. Byłem najlepszy dosłownie z dwóch teamów. Ta gierka jest tylko na Nintendo Switcha od 3 czy 4 dni, a jeszcze będzie na mobilki, na telefony i to będzie wszystko połączone serwery ze sobą jakoś za miesiąc. O, kolejna ranga. Wow. No tak, za miesiąc jak wyjdzie na telefony, to będzie można ewentualnie chyba na emulatora grać, tak.